Punkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2022. Plus odpowiednimi podpunktami. Punkt 7. Podjęcie uchwały budżetowej miasta na rok 25, rok 2015. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia taryf dla zbiorowego zapasienia wody i zbiorowego odprowadzenia ścieków na 2015 rok. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wypłaty wiek radnym Rady Miejskiej w Gostynie oraz dotyczących kosztów podwórzek służbowych przysługujących radnym. Punkt 10. Odpowiedzi na interpretację radnych. Punkt 11. Sprawy różne i punkt 12. Zamknięcie obrad. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego porządku? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. W związku z tym dziękuję ślicznie. W związku z tym przystępujemy, pozwólcie Państwo, że teraz wsiądę. Przystępujemy do realizacji porządku. Sprawozdanie Miejskiego Zasiedlenia Burmistrza Miasta. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. Szanowna Rado, przedkładam sprawozdanie działalności Burmistrza Miasta Gostynina za okres od dnia 24 grudnia 2014 roku do dnia 13 stycznia, przedłożone w dniu dzisiejszym 15 stycznia. W zakresie inwestycji i gospodarki przestrzennej, w zakresie inwestycji budowlanych usunięto awarię przyłącza kanalizacji sanitarnej w budynku placówki wsparcia dziennego Bartek w ulicy Jana Pawła II, 14 w Gostyninie. Podczas odbioru robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego oraz wymianą obrotek lakarskich i rynien dachowych w budynku nr 2 oraz remoncie pokrycia dachowego budynku nr 1 gimnazjum nr 2 w Gostyninie stwierdzono wady wykonania robót możliwe do usunięcia przez wykonawcę w odpowiednich warunkach atmosferycznych, to jest przy dodatniej temperaturze powietrza oraz braku opadów. Z uwagi na okres zimowy termin usunięcia wad ustalono na dzień 30 kwietnia 2015 roku. Wykonano analizę rzeczowo-finansową w związku z planowaniem zakupu i montażu ekranów osłonowych, ogrodzenia osłonowego pomiędzy sklepem Netto a budynkiem komunalnym przy ulicy 3 Maja 27. Wykonano analizę rzeczowo-finansową w związku z planowanym remontem chodnika przy ulicy Floriańskiej. Wykonano analizę rzeczowo-finansową w związku z planowaną modernizacją sposobu ogrzewania w Miejskim Centrum Handlowym. Wykonano analizę rzeczowo-finansową w związku z planowaną budową drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Dybanka do drogi wewnętrznej osiedlowej ulicy Wspólnej. W zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej brał udział w naradach koordynacyjnych w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Gostyninie. W omawianym okresie wydano jedną decyzję o warunkach zabudowy, jedną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, trzy zaświadczenia o przeznaczeniu działek w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, jedną decyzję na lokalizację urządzeń w pasie drogowym, jedną decyzję na lokalizację obiektu w pasie drogowym, jedną decyzję na prowadzenie robót w pasie drogowym, jedną decyzję na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, jedno pismo opiniujące decyzję o warunkach zabudowy, jedno pismo opiniujące lokalizację stoiska handlowego. Sprawy różne. Wykonano oględzin jednego budynku mieszkalnego w celu ustalenia źródła ciepła w związku z wnioskiem o zwolnienie z podatków od nieruchomości. W związku ze zniszczeniem nawierzchni ulicy Nowej ponownie skierowano wezwanie do firmy Kaufman o bezzwłoczne usunięcie usterek powstałych podczas budowy pawilonu handlowego. W zakresie zamówień publicznych zorganizowanie i przeprowadzenie półkolonii zimowych połączonych z elementami profilaktyki uzależnień za dzieci i młodzieży z Gostyninem. Oferty złożyli następujący wykonawcy: Active Action Interior Jolanta Sileska z siedzibą w Gostyninie, cena 400 zł za jednego uczestnika. Magda Sieczkiewicz New Challenge z siedzibą w Krakowie, cena 949 zł za jednego uczestnika. Podjęto negocjacje z firmą Invent Grupa Doradztwa i Treningu SPZO z siedzibą w Warszawie w zakresie przygotowania umów dotyczących przeprowadzenia audytu bilansu otwarcia w spółkach MTBS, MPK, MTS, Agencja Rozwoju i Promocji Zamek, NCH Stara Betoniarnia oraz FOM. Umowy zostały podpisane w dniu 12 stycznia 2015 roku. Ponadto na bieżąco udzielano wyjaśnień i wskazówek w zakresie przepisów prawa zamówień publicznych
podległym spółkom i miejskim jednostkom organizacyjnym w zakresie gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa. Zgłoszono 20 awarii latarni oświetlenia ulicznego na terenie miasta Gostynina. Podpisano umowę z przedsiębiorstwem przemysłowo-handlowym Hetman SPZO na świadczenie z tytułu odbioru farłych zwierząt. Na wniosek właścicieli nieruchomości wydano jedno zezwolenie na usunięcie drzew. Wydano decyzję o nałożeniu administracyjnej kary pieniężnej wobec 3 podmiotów świadczących usługi z zakresu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy miasta Gminy oraz jedną decyzję umarzającą postępowanie. Podpisano 5 porozumień w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia w opłacie czynszu i pozostałych opłat z tytułu najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowy gminy Sobór gminy miasta Gostynina. Wydano 4 skierowania do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych i lokali socjalnych w sprawach zamiany lokali i kontynuacji najmu lokali socjalnych. Przyjęto 33 wnioski o dodatek mieszkaniowy, przyjęto 9 wniosków o dodatek energetyczny, wydano 40 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy. Wydano 21 decyzji przyznających dodatek energetyczny, sporządzono listę wypłat dla zarządców dotyczących dodatku mieszkaniowego. Sporządzono listy wypłat całkowitych dla wnioskodawców dodatków mieszkaniowych. Sporządzono listy wypłat dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych do odbioru w kasie Urzędu Miasta. Sporządzono rozliczenie dotacji na dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych pobierających dodatek mieszkaniowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. Na bieżąco prowadzone są prace porządkowe na terenie miejskich. Opuszczenie koszy ulicznych, usunięcie padłych zwierząt i przekazywanie ich do utylizacji. Dokonano naprawy uszkodzonych znaków kolejowych, prostowanie tarp, znaków oraz słupków. Dokonano naprawy używanego sprzętu ze względu na stwierdzoną awaryjność. Prowadzono prace związane z wycinką drzew przy ulicy Morenowej. W związku ze stwierdzoną śliskością ciągów komunikacyjnych dokonano posypywania mieszanką piaskowo-solną dróg gminnych. Naprawiono studnię kanalizacyjną na ulicy Zielonej. Przy organizowaniu imprez miejskich przewożenie sprzętu muzycznego. Dokonano tymczasowego oznakowania ulicy Rynek w związku z wyłączeniem z ruchu odcinka tej ulicy przy ratuszu na czas imprezy sylwestrowej zgodnie z projektem zatwierdzonym przez zespół do spraw organizacji ruchu przy starostwie powiatowym w Gostyninie. Dokonano zamówienia jednej tony masy litrowicznej do naprawienia ubytku nawierzchni litrowicznej ulic. Dokonano usuwania powołanych drzew w obrębie pasa drogowego ulica Tema. W zakresie regulacji stanu prawnego nieruchomości wystąpiono z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Gostyninie o wprowadzenie zmian w rejestrze gruntów miasta Gostynina w odniesieniu do 22 działek o łącznej powierzchni 3,85 hektara położonych na osiedlu 18 stycznia wydzielonych z nieruchomości objętych decyzją wojewody zatwierdzającą nabycie przez miasto Gminy Gostynin własności tych gruntów. Złożono wniosek do Sądu Rejonowego w Gostyninie o wykreślenie ograniczenia w rozporządzeniu nieruchomością z księgi wieczystej wprowadzonej dla gruntów o łącznej powierzchni 0,66 hektara położonych w rejonie ulicy Polnej. Został wykreślony w dniu 9 stycznia 2015 roku. Udzielono odpowiedzi w sprawie wykupu gruntu położonego przy ulicy Kolonia, przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod gminną drogę publiczną. W zakresie promocji miasta przystąpiono do prac przygotowawczych upamiętniających 152. rocznicę wybuchu powstania styczniowego. W ramach tej rocznicy zorganizowana zostanie wieczornica. Poczytujemy do Ciebie Polskę, która odbędzie się 22 stycznia o godzinie 17 w Zamku Gostynińskim. Przed rozpoczęciem tego spotkania odbędzie się również złożenie kwiatów przed pomnikiem powstańców styczniowych w Gasie. Przeprowadzono postępowanie w formie zapytania internetowego na zorganizowanie półkolonii zimowych z programem profilaktycznym dla dzieci w wieku od 7 do 16 lat z terenu miasta Gostynina. Wydział rozpoczął prace przygotowawcze do wydania kalendarza imprez na rok 2015. Przygotowano umowy na 2015 rok zawierane z osobami dyżurującymi w Miejskim Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla ofiar przemocy w rodzinie i przeciwdziałania narkomanii oraz z biegłymi lekarzami sądowymi przeprowadzającymi badania skierowane przez Komisję Osoby w celu sporządzenia opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz ewentualnego wskazania rodzaju leczenia i zakładu leczniczego, a także z członkami Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przygotowano projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Sporządzono grafik dyżurów dla Miejskiego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego
przemocy w rodzinie i osób uzależnionych od alkoholu. W zakresie rozwoju miasta i pozyskiwania środków finansowych wykonano 6 nowych wpisów do ewidencji działalności gospodarczej, wykonano 35 zmian treści wpisów do ewidencji działalności gospodarczej, wykonano 20 wpisów o zawieszeniu działalności gospodarczej, wykonano wpisy o wznowieniu działalności gospodarczej, wykonano 28 wpisów o zakończeniu działalności gospodarczej, wydano 2 doświadczenia potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej na wniosek zainteresowanego. W zakresie spraw obywatelskich. W analizowanym okresie wykonano zadania nałożone ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Między innymi wydano 115 sztuk dowodów osobistych, przyjęto 109 wniosków o wydanie dowodu osobistego, dokonano 11 zameldowań na pobyt stały, wprowadzono 37 pobytów czasowych, zarejestrowano 3 urodzenia, 15 zgonów. Nadano 7 numerów ewidencyjnych PESEL. W ewidencji ludności i dowodach osobistych odnotowano ogółem 567 zdarzeń, wykonano 11 wymiotowań z pobytu stałych. Przeprowadzono 11 postępowań administracyjnych w sprawie o wymeldowanie z pobytu stałego i wydano 1 decyzję o umorzeniu postępowania, 1 decyzję o wymeldowaniu z pobytu stałego, 10 postępowań w sprawie o wymeldowanie jest w toku. Udzielono 6 pisemnych informacji adresowych, przyjęto 1 zawiadomienie o organizowaniu imprezy na terenie miasta Gostynia. Opracowano wytyczne burmistrza miasta Gostynina dla doszkolenia obronnego realizowanego w 2015 roku na terenie miasta Gostynina. Plan szkolenia obronnego miasta Gostynina na 2019 rok. Wytyczne burmistrza miasta Gostynina do działalności w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie miasta Gostynina w 2019 roku. Plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie miasta Gostynina w 2015 roku. Ankietę Narodowy Profesjonariusz Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych na terenie miasta Gostynina. Od dnia 16 czerwca 2014 roku przyjęto 37 wniosków o przyznanie karty dużej rodziny dla 37 rodzin z terenu Gostynina. Prawo do korzystania z programu przysługuje rodzinom, w których wychowuje się troje i więcej dzieci. Karta dużej rodziny jest wydawana nieodpłatnie, niezależnie od dochodu. Wnioski i dokumenty potwierdzające te uprawnienie są do przyznania karty są przyjmowane w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Gostynina, ulica Rynek 1. W analizowanym okresie wydano zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Policjantora do spraw promocji miasta. W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta i Pozyskiwania Środków Finansowych. Informacje z działalności spółek miejskich, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne SPZO w Gostyninie, bez zmian, nie ma żadnych informacji. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SPZO w Gostyninie, w wyżej wymienionym okresie były prowadzone następujące prace, rejon sieci, usunięcie awarii centralnego ogrzewania ciepłej wody użytkowej przy ulicy Parkowej 2, usunięcie awarii napędu zaworu regulacyjnego, brak centralnego ogrzewania, ulica Armii Krajowej 2933, usunięcie awarii napędu zaworu regulacyjnego, brak ciepłej wody, ulica Parkowa 5, spis liczników ciepła, kontrola układów meteorologicznych czujników, kontrola właściwego przepływu czynnika grzewczego przez węzeł cieplny, uzupełnienie wody w instalacji z obiegiem otwartym, przegląd węzłów, czyszczenie filtrów, inwentaryzacja magazynu z określeniem stanu materiału, usunięcie awarii napędu zaworu regulacyjnego, brak centralnego ogrzewania, ulica Wojska Polskiego 4, usunięcie awarii pompy obiegowej, brak centralnego ogrzewania, ulica Rynek 1, Urząd Miasta Radosz. Ciepłownia, produkcja energii cieplnej, obsługa urządzeń technologicznych znajdujących się w ciepłowni, prace konserwacyjne na urządzeniach pompowych i urządzeniach elektrycznych, inwentaryzacja magazynu opału na dzień 31 grudnia 2014 roku i określenie stanu zapasów paliw. Agencja Rozwoju i Promocji Zamek w Gostyninie. W dniu 24 grudnia zorganizowano katering dla Urzędu Miasta 65 osób. W dniu 24 grudnia zorganizowano uroczystość dla kontrahenta w sali kolumnowej. W dniu 28 grudnia 2014 roku zorganizowano uroczystość dla kontrahenta w sali kolumnowej. W dniu 31 grudnia zorganizowano z powodzeniem bal sylwestrowy w sali kolumnowej. W dniu 5 stycznia 2015 roku podpisano umowę na organizację wesela w czerwcu 2015 roku. W dniu 8 stycznia
2019 roku wynajęto salę konferencyjną na potrzeby kontrahenta wraz z obsługą gastronomiczną oraz hotelową. W dniu 9 stycznia 2019 roku wynajęto salę konferencyjną wraz z usługą gastronomiczną. W dniu 10 stycznia przekazano wymagane dokumenty i informacje do przeprowadzenia bilansu otwarcia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością będących własnością miasta Gostynina. W dniu 11 stycznia 2019 roku zorganizowano w sali kolumnowej Złotej Wody na zamówienie Urzędu Stanu Cywilnego w Gostyni. W dniu 12 stycznia 2019 roku wynajęto salę konferencyjną na potrzeby kontrahenta wraz z usługą gastronomiczną. Trwają przygotowania do promocji Gostynina oraz zamku na targach ślubnych, które będą się połączone w Wójtowie Nauki w Warszawie w dniach od 17 do 18 stycznia. Trwają przygotowania do organizacji balu walentynkowo-karnawałowego, które będzie się w zamku gostynickim dnia 14 lutego 2015 roku. Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego jest w Gostyninie, biorąc pod uwagę umowę o administrowaniu komunalnymi budynkami mieszkalnymi, działania spółki w wyżej okresie polegały na wykonaniu określonych zadań. Wykonano następujące remonty i naprawy bieżących budynków. Ulica Kościuszki 6, naprawa pokrycia dachowego, ulica Dymowskiego 1, naprawa pokrycia dachowego, ulica Wieżewicka 17D, naprawa pokrycia dachowego, ulica Wieżewicka 17C, naprawa ogródek blacharskich w dachu, ulica Parkowa 3, naprawa ogródek blacharskich w dachu, ulica Putnowska 102, naprawa pokrycia dachowego, ulica 3 Maja 9, naprawa pokrycia dachowego, ulica Targowa 5A przez 26, naprawa ościeżnicy oraz żliwej ścieżek do lokalu torenastacji, ulica 3 Maja 43, udrożnienie kanalizacji, korytarz piwnicy Studzienka, ulica Kruk 6, udrażnienie kanalizacji piwnicy Studzienka, wymiana dwóch pionów kanalizacyjnych. Ulica Łozdowskiego 3, a czwarta klatka, naprawa instalacji centralnego ogrzewania. Ulica 3 Maja 27, przez pionie zainstalowanie pieca węglowego w lokalu. Wykonanie instalacji elektrycznej do skrzydła budynku od strony południowej. Ulica Dybanka 36, naprawa pompy wody Awisynka, zabezpieczenie węzła wełną mineralną przed zamarzaniem. Ulica Kościuszkowców 7/1. Zainstalowanie dwóch sztuk piecy węglowych w lokalu. Ulica 3 Maja 12, wykonanie poręczy do składów wejściowych. Rozwiezienie mieszanki piasku z solą na posesję MPDS. Bieżące usuwanie sterek hydraulicznych, elektrycznych, sprzątanie posesji, wywóz odpadów gabarytowych. W zakresie inwestycji w dniu 8 stycznia 2015 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji zadania budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, mieszkalno-usługowego, garaży oraz niezbędnej infrastruktury i parkingów przy ulicy 3 Maja i Parkowej w Gostyninie. Termin przyjęcia i otwarcia ofert dnia 26 stycznia 2015 roku. Miejskie Centrum Handlowe Stara Zetelniarnia SPZO od dnia 24 grudnia 2014 roku do dnia 12 stycznia 2015 roku w celu pozyskania najemców lokali handlowej Galeria, zamieszczona do składu ogłoszenia o wynajmie lokali użytkowych w atrakcyjnej cenie 400 zł miesięcznie na następujących portalach ogłoszeniowych polgraf.pl, lento.pl, olix.pl oraz emisję banerów reklamowych o wynajmie lokali na portal Gostyn24 i w Płocku na portal Płocki.pl. Przedłużono 66 umów na najem lokali. W hali handlowej Galeria zawarto dwie umowy najmu na lokale. W związku z zaistniałymi awariami wejściowych dachu na hali targowej oraz przemarsanie ściany w hali handlowej dokonano pisemnego zgłoszenia do wykonawcy celem na dokonanie napraw w ramach obowiązującej gwarancji. W dniu 2 stycznia 2015 roku zgłoszono szkole do ubezpieczenia już Warta, ponieważ stwierdzono uszkodzenie podwitki i okucia części środkowej wiatru. Przygotowano grzejniki do podłączenia i wykonano pomiarów temperatury do wnętrz hal, aby zabezpieczyć urządzenia wodokanalizacyjne przed zamarznięciem. Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta w Gostyninie SPZO. Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta w Gostyninie od 1 stycznia 2014 roku świadczy usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy miasta Gostynina dla firmy Zita Płocka Gospodarka Komunalna SPZO zgodnie z umową od zlecenia z dnia 16 grudnia 2013 roku
zakresie od 24 grudnia do 13 stycznia zawarto dwie umowy na odbiór odpadów z wami, z podmiotami gospodarczymi. Obecnie obsługujemy 316 podmiotów gospodarczych. To tyle, jeżeli chodzi o sprawozdanie. Jeszcze pozwolę sobie, panie przewodniczący, zapoznać Wysoką Radę z informacją, która wpłynęła do urzędu. Jest to pismo od komendanta powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie. Są to trzy decyzje, które pokazują uchybienia naruszające przepisy przeciwpożarowe w przedszkolu numer 2 w podziale z oddziałem integracyjnym w Gostyninie. Są to szkody, które są tutaj uznane w decyzji, powodujące uznanie za zagrażające życiu ludzi użytkowanego budynku. Są to, tak, komendant powiatowej Straży Pożarnej zwraca się o wykonanie dodatkowych punktów poboru wody do celów przeciwpożarowych w postaci hydrantów wewnętrznych z wężem usztywnym z terminem wykonania do 31 lipca 2015 roku. Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego z terminem wykonania do 30 kwietnia 2015 roku. Przeciwpożarowego wyłącznika prądu z terminem wykonania do 1 czerwca 2015 roku. Dostosowania długości dojść ewakuacyjnych z terminem wykonania do 31 grudnia 2015 roku. Obudów klatek schodowych i zamknięcie ich drzwiami i wyposażenie w urządzenia zapobiegające zadymianiu i do usuwania dymu z terminem wykonania do 31 grudnia 2015 roku. Nie ukrywam, że są to bardzo kosztowne inwestycje. Nie ma jeszcze opracowanego operatu, jaka to będzie kwota, ale no, jest decyzja, do której no, będziemy musieli podjąć odpowiednie stanowisko. W dniu jutrzejszym jestem umówiony ze strażą na rozmowę właśnie w tym, myślę, bardzo ważnym dla nas temacie. Świeża sprawa, która wymaga też naszej tutaj reakcji. Tak więc to tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie burmistrzu. Przepraszam, nie przypomniałem, ale mówimy o wyłączeniu telefonów komórkowych, żeby nam nie przeszkadzały ewentualne próby. To się musiało zajmie. Przejdź do sprawozdania pana burmistrza. Są jakieś zapytania? Zostanie podłączone jakieś profesjonalne ogrzewanie do galerii. Proszę też o informację, jakie koszty poniosła gmina miasta Gostynin od 2006 roku do chwili obecnej. Przepraszam, ale muszę wkroczyć, pani koleżanko. Może tak, uznajmy, czy pozwolimy dokończyć i uznamy to jako zapytanie, bo ja prosiłem o pytania do sprawozdania, tak żebyśmy trzymali się porządku, a ewentualnie proszę skończyć i będą to już uznane jako zapytania w tym kolejnym punkcie, dobrze? Czyli może jakby pani mogła raz jeszcze powtórzyć, dobrze? My sobie zapiszemy i to wszystko odpowiedzieć. Od początku, tak? Tak, tak.
Wszyscy mogą liczyć na profesjonalne ogrzewanie jeszcze w tym roku. Proszę także o informację, jakie koszty poniosła gmina miasta Gostynin od roku 2006 do dnia dzisiejszego za nagrody, wyróżnienia przyznane burmistrzowi miasta Gostynina. Proszę o udzielenie odpowiedzi w dniu dzisiejszym i na piśmie też oczywiście. Gdzie obecnie znajdują się dyplomy, nagrody, statuetki, które są własnością miasta? Czy została przeprowadzona inwentaryzacja w urzędzie miasta i ratuszu? Jaki koszt, jaki będzie koszt wcześniej wspomnianego przez pana burmistrza audytu? I czy on będzie odbywał się tutaj na miejscu, czy może w siedzibie firmy, która będzie prowadziła audyt w Warszawie? No i ostatnie moje pytanie, bo zwrócili się do nas rodzice dzieci niepełnosprawnych z pytaniem, czy istnieje możliwość dofinansowania lub sfinansowania zajęć rehabilitacyjnych dla tych dzieci na basenie miejskim. Jeszcze jedno, czy dzieci i opiekunowie dzieci niepełnosprawnych ponoszą opłatę za wejście i korzystanie z basenu? Dziękuję. Chciałbym Państwa prosić radę, aby tą zasadę, że pytania do sprawozdania, żeby były w tym punkcie, natomiast w następnym punkcie mamy zapytania, interwencje i zapytania. Czy w tym punkcie jeszcze do sprawozdania pana burmistrza ktoś ma pytanie? Widzę, w związku z tym, że nie widzę, a przystąpimy do kolejnego punktu interpelacji i zapytania radnych. Już jedne zapytania się odbyły. Proszę o